Dzień dobry. Czy gdzieś w głębi duszy nie masz poczucia, że twoje dolegliwości, jakiekolwiek są, skończyłyby się, gdyby ktoś cię po prostu przytulił z miłością? Cud uzdrowienia jest aktem dobroci, uzdrawiającego wobec uzdrawianego. To dlatego lekarz, aby być dobrym lekarzem, musi być dobrym człowiekiem. Ani cyklon B wpłynie, ani promieniowanie z Hiroshimy i Nagasaki nie mogą przywrócić ci zdrowia. Mogą jedynie cię zabić. Ja przeżyłem, bo nie zostałem poddany działaniu żadnego z nich. Wyzdrowiałem, bo zdjąłem z siebie brzemię przeszłości i strachu. Zanim zachorowałem, przez wiele lat żyłem nieszczęśliwym życiem. Nie wiedziałem, że mogę wybrać szczęśliwe. Nieszczęśliwi ludzie emitują negatywną energię do wewnątrz i na zewnątrz. Emisja negatywnej energii na zewnątrz przyciąga negatywną energię z zewnątrz. Emisja negatywnej energii do wewnątrz zaburza energię narządów naszego ciała i powoduje choroby. Trzeba po prostu przetworzyć złą energię w dobrą. To możliwe. Jeśli chcesz zrozumieć, czym naprawdę jest rak, jeśli chcesz zyskać nadzieję i wiarę, a w końcu pewność wyzdrowienia, jeśli chcesz uniknąć fizycznego i emocjonalnego bólu, jeśli chcesz przestać się bać i raz na zawsze pozbyć się raka, pomóc może ci jedynie dobra psychoterapia.